Dzień dobry. Witamy naszych panów. Cześć. Cześć. Proszę się przedstawić w ogóle, kim państwo są. Jesteśmy duetom. A ja jestem Frudosek. A ja jestem Lebiszek. No właśnie, nie będziemy przedłużać, bo mamy tylko 5 minut. Przejdźmy od razu do konkretu. Pierwsze pytanie. Chodzą wieści, że nagrywacie nową płytę. Talibowie już na nią czekają. Czekają również na wasze koncerty w Afganistanie. Co powiecie na ten temat? No, ja bardzo się cieszę, że nawet w Afganistanie mamy taką dużą rzeszę fanów. Może dzięki naszej kosmiczno-kaszankowej i wieśniackiej muzyce złagodzi się tam konflikt i nasi żołnierze nie będą musieli tam już więcej siedzieć. Co powiesz, Frugosiu, na ten temat? A poza tym nasze piosenki są tak skonstruowane, że ewentualnie jeśli no, będą używać pistoletów laserowych i innych takich swoich broni, no to wtedy jak my puszczamy te piosenki, to one się blokują specjalnie. Mam takie specjalne właśnie tajemnicy, że one się psują. No, poprosimy na to pytanie. Czy to prawda, że w jednym z nowych utworów zagra gościnie na Fujarce Michael Jackson? Tak, jest to prawda. Daliśmy szansę Michaelowi, żeby nagrał właściwie 10. partię Twój Jarek w jednym z kawałków. No, ponieważ Michael wraca na scenę, postanowiliśmy mu dać szansę, żeby przypomniał sobie o dawnych kolegach, czyli nas i tutaj. No, bo pracowaliśmy z nim z Cegielskim, a tak w ogóle to kompletna ściema, że Michael Jackson chce robić koncerty z Britney Spears. To jest totalne kłamstwo. No, z nami oczywiście chce robić, a nie z Britney Spears oczywiście. Ostatni pytań. Na pudełku piszą, że jecie kalafior z bitą śmietaną. Czy nie uważacie, że powinno się tym zająć Amnesty International? Myślę, że to jest oburzające, że takie wieści pojawiają się na pudełku. To są nasze osobiste sprawy i myślę, że no w ogóle ludzi nie powinno zainteresować, czy jemy kalafior z bitą śmietaną, czy z dzionem truskawkowym, czy w ogóle z czymkolwiek. No tak w ogóle to sprostowanie. Otóż no nie jemy kalafiora z bitą śmietaną, tylko uwaga. Nie kalafior. To prokuły. Rozpraszam mnie pan redaktor. To pytanie. Przepraszam za swoje zachowanie. Czwarte pytanie brzmi tak. Czy to prawda, że w waszych utworach pojawiają się treści satanistyczne? Jeśli pan odwróci nasze utwory od tyłu, to wtedy zobaczy. Znaczy usłyszy pan. Tak, myślę, że zostawimy rozstrzygnięcie tego dylematu naszym fanom. Ostatnie pytanie. Czy macie coś do powiedzenia swoim fanom? Tak, kochamy was. Szczególnie pozdrawiamy Gracjana Dostorskiego. Hej. Pozdrawiamy. Naprawdę bardzo cię lubimy, bardzo słuchamy swoich piosenek i czekamy na więcej. W ogóle panów oczywiście też pozdrawiamy, no wszystkich, no i w ogóle i Szmeka i w ogóle wszystkich. Wiem, że bardzo oczekujecie na naszą debiutową płytę, naszą pierwszą. No czekajcie, bo naprawdę warto czekać. Dziękuję. Ja również dziękuję. Dla Pink Pass Janusz Gąbka.